skręć w prawo. Skręć w lewo. Za 400 metrów skręć w lewo. Witam Państwa. Mamy 12 kwietnia 2016 roku. Wyruszamy w podróż ze Strzelec do Polski. Skręć w lewo. Do Świdnicy. Skręć w lewo. Nie skręcamy w lewo, bo byśmy jechali na autostradę. Za 400 metrów skręć w lewo. Za 200 metrów skręć w lewo. Nawigacja wciąż mnie zmusza, żeby skręcić w lewo z zamiarem dojechania do autostrady, ale jak wspomniałem, omijamy autostradę z uwagi na zapowiadane korki ze względu na remont odcinka autostrady opolskiej. Skręć w lewo. Skręć w lewo. Za 200 metrów trzymaj się lewej. Przygotuj się do skrętu w lewo. Za 200 metrów skręć w lewo, a następnie przygotuj się do skrętu w lewo. Skręć w lewo. Skręć w lewo. Przygotuj się do skrętu w lewo. Za 200 metrów skręć w lewo. Skręć w lewo.
przejeżdżamy przez miejscowość Sucha.
docieramy do miejscowości Nakło. Oczywiście Nakło na trasie Strzelce Opolskie Opole. Miejscowość Wali Drogi. Za 500 metrów fotoradar. Ograniczenie do 50 km na godzinę. Za 200 metrów fotoradar. Ograniczenie do 50 km na godzinę. No, w tym
miejscu. Panie nie kłamie, to nie atrapa, to jest czynny radar. O, widzimy go z prawej strony. Granice administracyjne Opola, chociaż do głównych zabudowań jeszcze sporo kilometrów.
Natomiast skręcając w prawo, wjeżdżamy na obwodnicę północną Opola, dzięki czemu zaoszczędzimy czas, paliwo. Za 200 metrów skręć w prawo. Widzicie Państwo, prosta droga, a nawigacja mi każe skręcić w prawo. Jest tak porąbany program w tej... Już nie zdradzę po prostu, kto jest twórcą tegoż programu nawigacji. Ale przewiozłem się, kupując tenże program. Każe mi po murach jeździć, po płotach. Gdybym nie znał trasy i uwierzył, to musiałbym skręcić w prawo, tu na trawę. Jak się kiedyś wkurzę, to ujawnię podczas kolejnej podróży autora tejże właśnie, tego programu nawigacyjnego. Zbawienna obwodnica. Gdyby nam przyszło się przedzierać przez środek miasta, trochę by to potrwało. Tyle skrzyżowań świetnych, hamowania, ruszania, rozpędzania. A tak sobie jedziemy. Jedynie mamy obowiązek reagować na skrzyżowania z drogami wychodzącymi z miasta, to jak w tej chwili się zbliżamy, skrzyżowanie z ulicą Ozimską, a zatem z Opola w kierunku Ozimka Częstochowy w prawo, a my jedziemy nadal prosto obwodnicą.
samego skrzyżowania z drogą wyjazdową z miasta Opola, prowadzącą w kierunku Kluczborka i dalej Kalisza, Poznania. Kolejne skrzyżowanie z drogą wyjazdową, tym razem w kierunku Łobnian i Jełowej. Zbliżamy się do najnowszego i jedynego na tej trasie węzła imieniem Sobieskiego. I tutaj również jest wyjazd z miasta Opola w kierunku Namysłowa. Przejeżdżamy rzekę Odrę nowym mostem. No nowy, on już ma paręnaście lat, ale kiedyś tędy wiódł tylko drewniany most z niewielkim tonażem możliwości pokonywania go.
drugim zjazdem. Thank you.
przejeżdżamy przez miejscowość pod nazwą Dąbrowa. Kiedyś mówiono na tę miejscowość Dąbrowa Niemodlińska z uwagi na bliską odległość od miasta wcześniej powiatowego Niemodlin. Teraz, kiedy miejscowość znalazła się w granicach administracyjnych powiatu opolskiego, nazwę skrócono Dąbrowa. No, właśnie jestem w drodze. No, w tej chwili się zbliżam dopiero do Niemodlina. No. Warto byłoby tu wpaść. Co za idiota, skurczybyk, widzieliście? Co za idiota? Ale mnie zmusił do hamowania. Zagraniczniak, widać, zgubił się, zjeżdżając z autostrady. Bo właśnie zbliżamy się do skrzyżowania z autostradą. Na kierunkach Wrocław-Katowice. Ale ryzykanckie zachowanie. Na rondzie zjedź drugim zjazdem.
być drugim zjazdem. Ja bym powiedział pierwszym zjazdem, bo tu nie ma takiej możliwości innej. No chyba, że nawigacja kierowała mnie na autostradę, żeby pojechać w kierunku brzegu i tam zjechać na Świdnicę. Nie będziemy płacić za autostradę, która w tej chwili nie spełnia wymogów autostrady z uwagi na przeprowadzany remont. Jazda jedną nitką i oczekiwanie na długości kilku, czasami kilkunastu kilometrów, wcale mi się nie opłaca czasowo. Mamy w granicy miejscowości Sosnówka. Za 500 metrów fotoradar. Ograniczenie do 50 km na godzinę. A no pamiętam, że jest tu radar. Za 200 metrów fotoradar. Ograniczenie do 50 km na godzinę. Nie damy psu bratom zarobić. Wjeżdżamy w granicę miasta Niemodlin. Dawniej miasto na prawach powiatu, dzisiaj na prawach gminy. Patrzymy na ceny paliwa, wyjeżdżając ze Strzelec, litr paliwa 94 kosztował 4,14, w Niemodlinie 4,12.
nieczynna kolej dawniej relacji Opole Szydłów przez Niemodlin. Za 600 metrów skręć w prawo. Takie sobie miasteczko, które pokonujemy jedną ulicą na przestrzał. Tutaj jednocześnie przebiega przez również rynek. Za 200 metrów skręć w prawo. No tutaj na tym rozwidleniu dróg skręcilibyśmy w lewo. Skręć w prawo. To pojechalibyśmy w kierunku Korfantowa. Jedź tą drogą. Stacja hodowli karpia, z prawej pałac, nieczynny obiekt, oczywiście wystawiony do sprzedaży, chętnych nie widać. Kiedyś mieściło się w nim liceum ogólnokształcące, to był okres lat 60., 70., a w tej chwili jak wiele pałaców stoi i marnieje. Oto jesteśmy na rynku. Mieszkańcy upominali się o obwodnicę i teraz widzimy, że to uzasadniona jednak decyzja, żeby się o nią starać. Gdybyśmy tu w prawo skręcili, pojechalibyśmy w kierunku Lewina Brzeskiego. My jedziemy prosto w kierunku Nysy. Opuszczamy Niemodlin.
miejscowość Brzęczkowice. Na najbliższym skrzyżowaniu będziemy skręcać w kierunku Grodkowa. Gdybyśmy pojechali prosto, to dalej w kierunku Nysy. Za 600 metrów skręć w prawo. No, uciekliśmy z tego nadmiernego ruchu pojazdów. To jest spokojniejsza trasa na uboczu położone miasteczko Grodków. W takim powiedzmy nazwałbym trójkącie bermudzkim. W równych odległościach od trzech miast: Brzegu, Nysy i Niemodlina. Ciekawe, po co to ogrodzenie powstaje. To nowość. Jeżdżę tędy dosyć często i pierwszy raz widzę. A tutaj w dawnych czasach, kiedy lno było ci u nas dostatek, więc tutaj znajdował się punkt skupu. Len był układany w formie takich stogów przypominających kształtem stodoły.
Dojechaliśmy w granicę powiatu brzeskiego. Pojawiła nam się miejscowość Kopice. Umiejscowiony tutaj został kiedyś wspaniały, bajkowy pałac. Historii nie będę opowiadał, nie będę się zmuszał. Mogę sfałszować pewne fakty, ale faktem jest, że dzisiaj stoją tam tylko ruiny w posiadaniu pewnej firmy ze Śląska Katowickiego. I ta firma w sumie jest posiadaczem ruin i niczego poza tym cel, w jakim nabyła ten obiekt, trudny jest do ustalenia. W każdym bądź razie widoczne zresztą chyba przez kamerę kościół, w którym obok niego znajduje się mauzoleum, gdzie pochowano zwłoki właściciela tegoż pałacu. Jakoś wojna obyła się dosyć z szacunkiem dla tego obiektu, tak też po wojnie w latach 50., kiedy wczesna władza rozpościerała swoje macki. Zorganizowała tutaj przedszkole, potem szkołę, odbywały się zabawy. No a potem ktoś niefortunnie obiekt podpalił. No i od tamtej pory ruiny stoją i kolejni posiadacze nie wiedzieć w jakim celu nabyli ten obiekt. I tak z rąk do rąk przechodzi, ubożejąc z roku na rok. No powiedziałbym nawet z dnia na dzień. Za 200 metrów skręć w prawo. Widzimy zabudowę byłego majątku, należące oczywiście do tego, do włości należące do pałacu, a później funkcjonujący PGR. Skręć w prawo. Z lewej strony widoczny park tegoż pałacu. I opuszczamy miejscowość Kopice. Jedź tą drogą. Z prawej strony widoczny obiekt służący ówcześnie za obiekt mieszkalny dla służby pałacowej.
zjechaliśmy z trasy głównej, która prowadzić nas miała na autostradę w kierunku brzegu i wjeżdżamy w granicę miasta Grodków. Tutaj we wczesnym dzieciństwie przyszło mi mieszkać, bardzo krótko zresztą. Dlatego też mam sentyment do tego miasta. Co rok przyjeżdżam na grób rodziców, na miejscowy cmentarz. Dzisiaj też się tam zatrzymam, bo nie co dzień mogę tutaj bywać. I co ta rowerzystka sobie chce zrobić? Co ona zamierza zrobić? Zobaczymy z prawej strony ciekawy obiekt, jaki kiedyś był czynny wiatrak, a później w tym wiatraku różną działalność prowadzono, łącznie z kawiarnią. Zaraz nam się ten wiatrak powinien ukazać z prawej strony, jeśli kamera obejmie. O, już nam się wyłania. Spróbuję taki łuk zrobić, żeby go zahaczyć, bo tak. Na rondzie zjedź drugim zjazdem. Zrobimy, że zjedziemy drugim zjazdem, żeby nie okrążać rynku. Za rondem przygotuj się do skrętu w prawo. Przygotuj się do skrętu w prawo. No i taki nam widoczek się trafił, śmieciara. Zwolnimy nieco, żeby się oddaliła, by móc ukazać walory miasta. Prawo. Parę lat temu rynek przeszedł kapitalną rewitalizację, łącznie z ratuszem. Odnowiony, elegancka elewacja, wyłożony cały teren kamieniem granitowym. Znajduje się na nim pomnik Józefa Elsnera, byłego nauczyciela Fryderyka Chopina. Stąd też pochodzi to słynne powiedzenie Józefa Elsnera, przygotuj się do skrętu w prawo, którym właśnie chciał podkreślić umiejętności Chopina, stwierdzając, że uczeń przewyższył mistrza. Skręć w lewo. No najpierw muszę w prawo, żeby w lewo. Ta nawigacja rzeczywiście jest obłędna. Skręć w lewo. Tak, teraz skręcamy w lewo, żeby się kierować w kierunku Strzelina. Za 200 metrów skręć w lewo, a następnie przygotuj się do skrętu w prawo. Widzimy z prawej strony cmentarz, gdzie się właśnie wybieram, żeby zapamiętnić na grobie rodziców i później wyruszymy w dalszą trasę. Skręć.
skręć w lewo. Tak. Skręć w prawo. Ruszamy w dalszą trasę w kierunku Strzelina. Za 200 metrów skręć w prawo. Przejeżdżamy koło dworca PKP. Parę skręć w prawo. Linia parę lat relacji Nysa, brzeg nieczynna, została zrewitalizowana. Teraz mieszkańcy się cieszą. Jedź tą drogą. Za 600 metrów trzymaj się prawej. No i kończy nam się ładny odcinek jezdni. Właściwie drogi. Miejscowość Lubcz. Za 200 metrów trzymaj się prawej. Za 200 metrów skręć w lewo. Jedź tą drogą. No, to...
to mi kazała nawigacja skręcić w polną drogę. No niesamowite. Jak filmik sklecę, to napiszę na nim, czy jego autorstwa jest właśnie ten program nawigacyjny. Trasy relacji Szczelce-Opolskie Świdnica i ta obecna, którą jedziemy, pokazała się najkrótszą. Ale czy najkrótszą czasowo, to bym też nie powiedział, bo dosyć zawiła. Jezdnia, jak słyszymy, nie za bardzo. Więc w drodze powrotnej chyba pomyślę o innej trasie. Za 600 metrów trzymaj się lewej. Pojechałem w lewo, to się okazało, że droga była w kompletnym rozbiorze. Ale widać, że chyba się poprawiło, bo asfalt nowiutki. Jedź tą drogą. I teraz zbliżamy się do miejscowości Gnojna. No tak sobie brzmiąca nazwa, ale słynie rzekomo z największej ilości zakrętów przez wioskę na terenie Polski. No więc chyba zaczniemy liczyć, zobaczymy. 1. No tego nie uwzględnimy, powiedzmy, że to jest tylko łagodny łuk. 1. 2. 3. Bo czymś w rowie. 4, dosyć ostry. 5. Ostry. 6. Osiem. Dziewięć. Dziesięć. Jedenaście. Dwanaście. Trzynaście. 14,
15. Szesnaście, siedemnaście, osiemnaście, dziewiętnaście. Dwudziesty jest, taki długi. Dwudziesty, jako łuk. Dwudziesty pierwszy. Dwudziesty drugi. Dwudziesty trzeci. Dwudziesty czwarty. Dwudziesty piąty. 25 zakrętów. Za 600 metrów skręć w lewo. Wyjechaliśmy z Gnojnej. No, elegancka droga. W zeszłym roku tędy nie wolno mi było przejechać. Jechałem przez Wiązów. Za 200 metrów skręć w lewo. A tu miejscowość Zielonkowice. Oczywiście jesteśmy już na terenie Dolnego Śląska. Skręć w lewo. Jedź tą drogą. No może za wcześnie powiedziałem, że już jesteśmy na terenie Dolnego Śląska. Chyba tam się dopiero zaczyna, gdzie widoczna jest niebieska tablica i tak chyba będzie. Zaraz ją odczytamy. Tak jest, kończy się województwo opolskie. Wjeżdżamy w województwo dolnośląskie, powiat Szczelin. A jest w tej chwili minęła 12, już zaraz podam dokładnie, mamy 12.26. Wjeżdżamy do miejscowości Wawrzyszów.
panorama gór. Tak myślę, ten najwyższy stożek to chyba jest Ślęża z lewej strony. Sobótka. No, u stóp Góry Ślęży, czy też Sobótki. Za 600 metrów skręć w lewo. Miejscowe jest miasteczko pod nazwą Ślęża. Przepraszam, Sobótka. Już parokrotnie pokonywałem różnymi środkami lokomocji, począwszy od motocykli WSK 125, później WSK 175, później dwukrotnie Fiat 126P, jedź tą drogą, później Seicento Fiat. No a teraz sobie, też później był Golf 4, Volkswagen Golf 4, a obecnie jedziemy Toyotą Corolla E11. Peryferyjna trasa, ale malownicza i zarazem spokojna. Przede wszystkim nie ma ruchu. I o tyle bezpieczniej się podróżuje. Szkoda, że to nie pora kwitnienia rzepaków, bo wtedy byłyby malownicze widoki. Kolorystyka inna. A tak troszeczkę, pomimo budzącej się zieleni, jeszcze troszeczkę szaro jest. A przy tym brak słońca powoduje, że mamy taką ołowianną pogodę. A niestety kamera lubi światło. Z powodu braku na słonecznie tego światła również brakuje. A co za tym idzie? Zanika kolorystyka. Tylko w Polsce coś możliwe jest takiego jak ten obrazek widoczny, że jakaś budowa związana z wywózką gruntu albo wyjazdu z błotnistego terenu na asfalt tegoż, który to spowodował, nie obchodzi, po prostu czuje się bezkarnie. Bałagan niesamowity. A należałby mu się tu co najmniej 500 zł mandatu, żeby ktoś za niego w tych kosztach posprzątał. Wjeżdżamy do miejscowości Karszówek. Bardzo, bardzo stare obiekty w tych miejscowościach. To wszystko pamięta okres przedwojenny, kiedy te tereny należały do państwa niemieckiego.
się na niektóre popatrzy obiekty, to wcale się nie zmieniły od tamtego okresu. W tym sensie, że nie zadbano o nie, by przywrócić je do jakiejś świetności. Tylko jakiś wtedy obowiązywał okres zaniechania. Nikt się o to nie starał. I tak trwa do dzisiaj. Przejeżdżamy tory zlikwidowanej nitki relacji, chyba jeśli się nie mylę, Gorodków, Wiązów albo Strzelin, nie jestem pewny. Miejscowość mijamy Muchowiec. No, ustawiono tablicę informującą o terenie zabudowanym, ale w odległości powiedzmy 50 metrów od jezdni nie zauważyłem żadnych zabudowań. Ot, tak dla przekory usytuowano znak, a dlaczego nie? Jeszcze mamy kawałeczek drogi do celu. Teraz zmierzamy do Strzelina, później ze Strzelina w kierunku Dzierżoniowa, następnie do Świdnicy. Na brzeg. Skręć w lewo. A my skręcamy w lewo na Wałbrzych. Thank you.
znak nas informuje, że do Szczelina mamy 1 km. Powrotnej zatrzymam się w Szczelinie. O, właśnie przekraczamy teraz granicę administracyjną i wjeżdżamy do Szczelina. W drodze powrotnej ze Świdnicy zatrzymam się, by tutaj zrobić jakąś taką dokumentację fotograficzną, ponieważ jest to miasto, w którym się urodziłem. I właśnie z tego faktu się cieszę, że w tej chwili przejeżdżam. Lub też jeszcze jestem w miejscu swego urodzenia. Ale praktycznie nie znam tego miasta, bo w sumie świeżo po urodzeniu rodzice przenieśli się do Grodkowa. Zawsze byłem przeświadczony, że urodziłem się w Grodkowie. Po wielu, wielu latach dopiero ten fakt ustaliłem, że urodziłem się tutaj właśnie, w Szczelinie. No i takie to miasto z tegoż powodu jest raczej dla mnie obce, ale z faktu urodzenia sentyment do niego istnieje. A zatem przy okazji, jeśli Szczelinianie będą oglądać ten filmik, to pozdrawiam wszystkich z wielkim sentymentem. Tamtą drogę pokonywało się po takich drobnym bruku granitowym. Środkiem był nasadzony żywopłot. A więc jak na takie miasteczko małe, to dosyć taka wybujała. O, to było tutaj tak. Na rondzie zjedź trzecim zjazdem. O, pięknie. I Szczelin rondo ma, to już nie byle co. Raz, dwa, trzecim zjazdem dobrze będziemy liczyć. Raz, dwa i trzecim zjeżdżamy. Most. Jeszcze takim nowym nie przejeżdżałem nad torami kolejowymi.
Celinie, o ile się orientuję, znajdują się dosyć słynne kamieniołomy granitu. Stąd też właśnie pochodzą filary granitowe, które są w pałacu Kamieńcu Ząbkowickim. A historia powojenna mniej więcej stanowi o tym, że jak odbudowano Warszawę, budowano Pałac Kultury, to oczywiście zwożono wiele surowca z całego kraju, a szczególnie tutaj z Dolnego Śląska, ponieważ tu było dużo różnego typu pałaców, w których wiele elementów było z granitu, marmuru i między innymi właśnie w Kamieńcu Ząbkowickim. Jedna z największych sal podparto takimi ogromnymi filarami granitowymi. Została w jakiś sposób niemile potraktowana przez ówczesne władze Mikosów miejscowość, ponieważ postanowiono wyrwać te granitowe filary z zamiarem przewiezienia ich do Warszawy i czyniono to przy pomocy helikoptera, ale niestety nie powiodło się, filary się ostały do dzisiaj. No i dobrze się stało, że tak się stało. W lewo na Niemcze, w prawo na Wałbrzych jedziemy. Po drodze Łagiewniki 15 km stąd. Piotrowice. Taka nam się teraz miejscowość zdarzyła.
ruch odcinek. Zobaczymy, jaka jest cena paliwa na Dolnym Śląsku. Miejscowość Karczyn. 4,01, proszę Państwa. Czyli na 95. To nie 4,14 w Szczelcach, czy 4,11 w Niemodlinie. Tutaj 4,01. Więc w drodze będziemy tankować na Dolnym Śląsku. W drodze powrotnej oczywiście. Agiewnik z tego miejsca mamy 6 km. Białobrzezie.
wjechaliśmy w teren administracyjny powiatu Dzierżoniowskiego, gmina Łaniewniki. Właśnie mijamy tablicę oznajmującą, że wjechaliśmy w granice administracyjne Łagiewniki. Ta miejscowość znana mi jest z dalszych sporów, dosyć sporych rozmiarów cukrowni. Ale czy ona jeszcze funkcjonuje, nie jestem zorientowany. Kiedy się jechało, to kawalkada ciężarówek z burakami cukrowymi stała, jezdnia zabłocona. Z trudem się przez tą miejscowość można było przemsknąć. Ale jak widzę, nowa nawierzchnia, nowe chodniki. No i parę dobrych lat. Tego miasta nie odwiedzałem. Mamy skrzyżowanie w kierunku Kudowy w lewo. W prawo Wrocław, na wprost Dzierżoniów. Tak to się ustawiamy. No, jak widzę taki obrazek, to chyba zrezygnuję z powrotu tą samą trasą. No i będzie przynajmniej bajecznie, bo będzie całkiem nowa trasa, nowe wrażenia z oglądania transmisji filmowej z przejazdu, na którą również zapraszam.
i oto opuszczamy Łagiewniki, kierując się w kierunku Dzierżoniowa. Miejscowość Ratajno. Do Dzierżoniowa z tego miejsca mamy 13 km. Droga. Ostatnio jak nią jechałem, to była strasznie wyboista. Oczywiście było to bardzo, bardzo dawno temu.
Kraczów. Poznanie tej trasy. Wspaniale zorganizowana, odnowiona. No w końcu te lata 70. jak się tędy jeździło. Szaleniec. Ładnie facet, na podwójnej, jasne, mamy cię, jakby się kto pytał. Jesteśmy w Dzierżoniowie. Miasto słynne z produkcji radioodbiorników. Za 600 metrów. Słynna Diora Dzierżoniowska. A tutaj mamy 4,23. Łoch, ale cena. Fest. Ho, ho, ho.
Za 200 metrów trzymaj się prawej. Zjedź drugim zjazdem. Dobrze, zrobimy tak. Zjedź drugim zjazdem. Zjedź drugim zjazdem. Zjedź drugim zjazdem. Moda na te ronda, no ale trochę to pomaga. Zjedź drugim zjazdem. Tak jest. O, ma wysepkę, powinna stać. O to chodzi. Pieszy jest też uczestnikiem ruchu, jak dobrze się orientuje, a zatem korzysta z tej samej drogi, co kierowca posiadający prawo jazdy. I najczęściej jest tak, że pieszy, nie znając przepisów, zachowuje się jak gęś. Tylko że z gęsi jest ten pożytek, że ich wątróbki lubią Francuzi.
sama sytuacja z rowerzystami. A w końcu słychać w mediach, że wreszcie wymuszą na nich, żeby zdobywali kartę rowerzysty. To pozwoli przynajmniej na to, że posiądą trochę wiedzy na temat przepisów o ruchu drogowym. A pieszy to cholerny świat włazi na to przejście nawet metr przed nadjeżdżającym samochodem, bo on ma prawo, bo tu są pasy, ale szuja nie pomyśli, że może zginąć i narazić tego kierowcę na cholerne, do końca czasami życia, konsekwencje finansowe, moralne, prawne, jakie by tam jeszcze nie wymieniać. Więc wyjechaliśmy z Dzierżoniowa i mykamy do Świdnicy. Miejscowość Mościsko. Ze Świdnicy do Strzelec, tak myślę, bardziej malownicza i jedna chyba z najbardziej malowniczych tras, to wjedzie przez Zagórze, Walim, Nową Rudę, Kłodzko, Złoty Stok, Paczków, Nysę i tamtędy chyba, pomimo że jest dalej, ale chodzi właśnie o te walory malowniczości. W słoneczną pogodę będę wracał. Postaram się zrobić to po południu, by mieć słońce z tyłu, aby ono oświetlało mi trasę. Widoczność lepsza, a nie pod słońce. Więc od siebie w kierunku Dolnego Śląska dobrze jest wyjeżdżać z rana, a z powrotem również. Oj, nie również, z powrotem po południu.
miejscowość Grodziszcze. No i pogoda nam się poprawia, nawet leciutko przebija się słońce. No, jutro ma być, pomimo że to będzie 13 kwiecień, ma być 20 stopni ciepła. Spory ruch. Się tak zastanawiam, czy to nie ma związku z omijaniem odcinka autostrady, chociaż to jest dosyć spora odległość od nitki autostrady A4. Krzyżowa, o, słynna miejscowość tu w lewo właśnie, gdybyśmy skręcili, dojechalibyśmy do tego słynnego majątku w Krzyżowej, gdzie nastąpiło pojednanie polskiego rządu z niemieckim, wtedy ówczesny kanclerz Niemiec Kohl jednał się z naszym premierem Mazowieckim. Było taki akt pojednania, przebaczenia sobie win po obu stronach. No, jedną bym stronę wyłączył. Przejechaliśmy już 156 km. Świdnicy jeszcze nie widzimy. To pięknie ukwiecone krzaki Głogu. Lub też Tarniny. Wspaniała osłona przed nawiewem śniegu w okresie zimowym. Miejscowość Boleścin. Przez Świdnicę niż tutaj jakimiś bocznymi trasami. Nie skręcę w lewo, pojadę prosto. Za 200 metrów skręć w lewo.
Widzisz, dupku, opuszczałem cię, idioto jeden. Ojejku, gdybym ja tu w lewo skręcił. Boże drogi, teraz spojrzałem. Polna droga. Oj, kochana nawigacja. Ciągle zbiera baty ode mnie. Ale to się potwierdza. Szkoda, że nie mogłem kamery skierować w jaką drogę. O, przekraczamy granice administracyjne Świdnicy. I pięknie. Dojedziemy do krzyżówki ze światłami, skręcimy w lewo, przejedziemy 7 km i jesteśmy u celu podróży. Oj, tu w Świdnicy jest sporo zabytków, taki znany zabytek, jeden z nielicznych w Europie, Kościół Pokoju. Przewspaniały. Ja się chyba przejadę jutro po to, żeby zrobić dokumentację fotograficzną i sklecić wspaniały filmik. Na rondzie zjedź drugim zjazdem. A widoczna katedra to jest ogrom. To przy okazji też sfotografuję. Tyle razy już go przejeżdżałem, przechodziłem obok. Nigdy nie byłem wewnątrz. Sobie nie podaruję. Jutro będę tam. Także już zapraszam na filmik właśnie z wnętrza Kościoła Pokoju. Naprawdę przewspaniały. Byłem tam raz, będę jutro drugi raz. Za 400 metrów skręć w lewo. Świdnica przez pewien czas była bez wieży ratuszowej, skręć w lewo, ponieważ ze starości się zapadła. Jest już odrestaurowana i też nie miałem okazji tego zobaczyć. No kurde, cię puszczam, znowu nie jedziesz, no to stój. Nie korzystają co niektórzy z mojej uprzejmości. Skręć w lewo. Jasne, tak zrobimy. Za 200 metrów skręć w prawo. I znowu głupoty opowiada. Jakie prawo? Bzdury. Skręć w prawo. Ja ci skręcę. Ja wam tam napiszę za te wprowadzanie mnie w błąd. Przede mną przewspaniała trasa, prosta. Odcinek 6 km. Jedź tą drogą. I jestem u celu, a mnie tu w prawo każe skręcać, żebym po mieście błądził i chyba przez Bystrzycę Dolną
się kierował na Burkatów. A teraz mi mówi jedź tą drogą, no. Jak ja już to sam zainicjowałem. No to jest świetna sprawa, proszę Państwa. O, z prawej strony mamy właśnie zabudowania dawnej hali, w której produkowało się skrzynki, obudowy do radioodbiorników dla Diory w Dzierżoniowie. Nawet słynny Pionier, takie radyjko malutkie z lat 50. było tutaj produkowane. Szkoda, że teraz jest lekko zamglona pogoda. Nie widzimy tego przed sobą w pełnej, jak to się mówi, przejrzystości pasma górskiego. W drodze powrotnej właśnie w tamtym kierunku będziemy jechać i znajdziemy się w tym wąwozie i wąwozem między górami, asfaltem wzdłuż rzeki Bystrzyca, torami prowadzącymi kiedyś, ówcześnie z Katowic do Jaworzyny Śląskiej. Ten odcinek oczywiście jest wstrzymany, zaniedbany. Też zrobiłem film składający się z fotografii przedstawiających wiele wiaduktów na tej trasie. Przewspaniała malownicza trasa kolejowa z przewspaniałymi widokami. Niestety również zaniechana. Tak wiele w tym kraju się nie opłacało w tym minionym okresie. A jak będzie w przyszłości, pożyjemy, zobaczymy. Tak, nie odpuszczę sobie, jadę tą trasą. Te zabudowania, to miejsce, do którego zmierzamy. No, został nam kilometr drogi. W oddali, w tym wąwozie, miejscowość Bystrzyca Górna. O, przekroczyliśmy teraz granicę administracyjną miejscowości Burkatów i tutaj zostaniemy przez kilka dni. Za 200 metrów skręć w prawo. No właśnie. Ile tu nowych domów powstało? Ojojejku, to tylko były pola i sady. O, tu skręcamy teraz pod ten budyneczek. Skręć w prawo. O, właśnie. Koniec podróży. Dziękuję bardzo. Do zobaczenia w internecie.